Hejo, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam Was na moim nowym tle, którego jeszcze nie widzieliście. Nie wiem, czy do końca będzie dobre, bo widzę, że się światło odbija i tego złotego w sumie nie widać, bo bije tu światło. I nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Dajcie mi oczywiście znać. Proszę Was na drugą część filmiku z współpracą ze sklepem Pink Clouds. Jak wiecie, to były piżamy, to była ta fajna, zającowa, taka królikowa piżamka. Przyszła do mnie druga część przesyłki, za którą musiałam zapłacić cło, ponad 11 funtów. Napisałam oczywiście do sklepu, ponieważ nie zostałam o tym poinformowana, że coś takiego będzie miało miejsce, także spoko. Tak czy siak, rzeczy są warte wiele więcej niż 11 funtów, ale powinni poinformować, uważam. Sorry, za często mam tutaj właśnie blisko, dość mam biurko. Już widzę coś słodziaszczego. No dobra, pokażę Wam w drugiej części właśnie, co zamówiłyśmy, co zamówiłam, bo już nie pamiętam, co to będzie moje, co Oliwii. Naprawdę mi się to wszystko wymieszało. Pierwsza rzecz to są, widzę już, kapcie. Kapcie chyba jakich, chyba wzięła Oliwia, słuchajcie, ale porządna podeszwa. Rozmiar rzekomo 37-38. Takie kapcie, słuchajcie, takie kaczory różowe, flaki. Nie ma co prawda Oli, jest u góry, ale teraz ją zawołam. Ale mięciusie, ale fajniusie. Teraz mam od nich skarpetki na sobie, ale czad, ale zobaczcie jaka podeszwa. Te kapcie powinny być nie do zdarcia. Powiem Wam, że podeszła jak w bucie, a nie jak w kapciu. Czekaj, jest rzecz pierwsza, 37-38. Sprawdźmy. Od razu, czekajcie, zdejmę skarpetkę i sprawdzę, jak wyglądają te... Nie, no są dobre, ale jakie fantastyczne. Słuchajcie, pokażę Wam chociaż jeden kapeć. Nie wiem, czy będzie widać. Muszę stanąć tutaj. O, i czekajcie, uwaga. Tak wyglądają te kapcie. Jak widzicie, właśnie mam dół od tej piżamki. Cały czas z nim chodzę, bo uwielbiam, a tak wyglądają kapcie. Słodziaszcze są, ale są ten, wygodne. To jest rzecz pierwsza. Wszystkie ceny Wam oczywiście podlinkuję w opisie pod filmem. Lecimy dalej. Już widzę piżamkę. Mamy tutaj piżamkę. Czekajcie. Miała być chyba biała, ale są porządne te rzeczy, takie grube. Naprawdę, ja powiem Wam, że jak wybierałam, to wydawało mi się, że to będzie taka cienka piżamka, bo ona tak na zdjęciu wyglądała na dość taką nieobfitą, a tu widzę, że przychodzi taka paka, słuchajcie. I to jest piżamka w kota, z kotem, z motywem kota. Wiadomo, jak na kocią mamy przystało. Worki to takie fajnie zapinane. Rozmiar M, tak jak poprzednio. Miał to być chyba biały, ale to jest taki, to nie jest biel, to jest taki ekry, ale Jezu, to jest jak bluza, słuchajcie, a nie jak 43,90 rozmiar M. Oczywiście mówię cenę mówię w dolarach. I tak wygląda. Słuchajcie, ona jest na takim miśku. To jest jak bluza, słuchajcie. Ja się nie dziwię, że te ceny takie mają, bo to jest bluza, słuchajcie. To jest taka fajna piżama, że ja bym się nie powstydziła tego jako bluzę nosić po prostu. To jest strasznie ciepłe, strasznie grube, strasznie porządne. No, tak to wygląda. Ja za chwilę sobie w nią wskoczę. Ostrość, ostrość. Za chwilę sobie w nią wskoczę. Tak ona wygląda. Taki ma motyw. I chcę tylko jeszcze zobaczyć, czy to są... Tak, słuchajcie, to jest kieszeń. Kieszeń taka, o, ta jedna taka długa, super. Motyw kota, tak wygląda. Bardzo mi się podoba i tu są jeszcze takie małe kociaki. Powiem Wam, że jestem w szoku. Naprawdę nie spodziewałam się, że te rzeczy są tak porządnie wykonane. Spodnie są takie 3/4, to już widzę i tam chyba na zdjęciu też one właśnie tak wychodziły, więc one są takie niedługie, tylko wiecie, takie nie 3/4, tylko 7/8, czy jak to się tam mówi. Też mają kieszenie, więc spoko, takie. W każdym razie na tym zdjęciu było tak narysowane, że było widać kostki. Pink Cloud, co mi się też podoba, że nie na każdym ciuchu z Shein jest na metce nazwa. Czyli, że jak coś wyciągam z szafy, a bym chciała nawet wstawić hashtag, to nie będę w stanie do wszystkiego, bo nie wszystko pamiętam, a nie na wszystkich właśnie ciuchach jest na metce, nie na wszystkich ciuchach jest metka. A tutaj mamy pinkclouds.com, rozmiar M, spodnie bardzo ciepłe, bardzo porządne, strasznie grube i mają kieszenie. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Także mega się cieszę, więc
W sumie z dwojgazowego to chyba nawet nie wiem, czy będzie do flaty, tego kociaka. I chyba jeszcze jakaś jedna, tak. I jeszcze jedna rzecz i to jest wszystko. Więc tak jak widzicie, w pierwszej części były skarpety i jedna piżama i w drugiej części dwie pary kapci. Widzę, że wzięłam takie same, więc chyba Oliwii sobie, ale już widzę, że te będą małe. 35-36? A komu ja bym to wzięła? Słuchajcie, ja nie wiem, muszę sprawdzić maila. 35-36 bym nie wzięła, bo nikt u nas takich nie ma. W każdym razie 35-36, takie same jak te poprzednie. Powinno być 37-38. Sprawdzę w mailu i się upewnię. I to są kapcie numer 2. Takie same jak te, tylko że rozmiar mniejszy. Także tak by wyglądała druga część, słuchajcie, tego holu, hola z pinkclouds.com. Ja Was odsyłam do tego sklepu, bo naprawdę rzeczy są fantastyczne. Jest tam bielizna, jest biżuteria, jest odzież, są koce, jakieś akcesoria, także naprawdę polecam. Cały czas mam tu gdzieś jakiś brokat. Polecam Wam bardzo serdecznie, ale piżamy. Przede wszystkim, jeżeli już mam naprawdę tak powiedzieć, bo skarpety znajdziemy wszędzie, też fajne, ale piżamy, jeżeli szukacie czegoś albo na prezent, albo na zimę, porządnego, naprawdę porządnego, to Pink Clouds, bez kitu. Po prostu jestem w szoku z jakości tych piżam i z grubości materiału tych piżam. Także naprawdę super. Ja za chwilę wskakuję właśnie w tą piżamkę i myślę, że dodam Wam coś jeszcze na Instagrama. Dzięki wielkie. Ode mnie jeszcze macie oczywiście przy współpracy oczywiście z tym sklepem. Wyprosiłam dla Was zniżkę i będzie to zniżka w wysokości 15%, czyli minus 15% na wszelkiego rodzaju zakupy bez ograniczeń na hasło KUFE 15. No, to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki wielkie za oglądanie. Buziaki. Pajo!